Witajcie, witajcie widzowie na kanale Super Gowatros. Jestem jak zwykle Sebu. Witajcie w odcinku Kto to jednak robi dla was odcinki, bo moje plany typowo majówkowe się trochę pozmieniały. A więc nie zapomnijcie o łapce, komentarzu, publikacji odcinka. Wciśnijcie czerwony guzik oraz zostawcie dzwoneczek, łapkę i komentarz. A więc jedziemy z filmem. Dzisiaj kto to Taraxy, albo raczej Tarax. Taka jednostka KSI botów. No tu mamy różne, jak widzicie na tej miniaturce, różne wariacje kolorystyczne. O tym za chwilę. Weźcie sobie coś dobrego do piczka, coś do jedzenia i możemy zaczynać film. A więc dzisiaj omawiamy Taraxa. Od razu ostrzegam, że może się nie pomylę. A więc KSI bot Tarax. Taraxy były produkowane na skalę dosyć dużą. Ich głowa prawdopodobnie jest wzorowana, jak tu widzimy, na Roadboosterze oraz też Top Spinie, którzy już niestety nie żyją, oraz ogólnie jest też wzorowany na Stingerze. Jego armor to Chevrolet Tarax, stąd też wzięła się ich nazwa. Prawdopodobnie było aż 42 egzemplarze tychże robotów. Wersje kolorystyczne, jakie widzieliśmy, była tam czarna z pomarańczowym, jakby to ładnie powiedzieć, może... kurde, no nie wiem jak to się nazywa, nie wiem, faceplate'em albo z czymś, albo z oczami. Takimi oczami dziwnymi, ja się naprawdę na tym nie znam. Druga była niebieska z żółtymi oczami oraz wersja podstawowa, najbardziej występowana, czerwona z fioletową, o taką, nie wiem, szybą, maską, oczami, coś tego typu, ja wiecie, nie znam się bardzo na tym. Oraz jeszcze była biała, najmniej też spotykana w filmie, ale było kilka egzemplarzy, bo widziałem osobiście. Chyba najmniej spotykana to była niebieska wersja tego, że robota w filmie w ogóle praktycznie nie było, ale mniejsza z tym. Niebieska z... biała z niebieską, niebieskim wizjerem. O, właśnie o wizjer mi chodziło. O, przypomniałem sobie. Oj, oj, oj. Jego uzbrojenie to dwa ostrza w jednej ręce oraz działo plazmowe, które miał też, oraz zdolność do nanotransformacji. Co to jest, czyli wiecie, te kosteczki, o tym może kiedyś pomówię, jakbyście chcieli jakiś dłuższy materiał, bo naprawdę jest mi to na rękę robienie takich materiałów. Akcje, w których brał on udział, to przejęcie ziarna oraz powstrzymać autoboty. I to tyle jego w akcjach, no niestety. Co by tu jeszcze o nim ciekawego? O, mam. Właśnie bym zapomniał. Jak możecie zobaczyć, Taraxy przypadkiem przypominają wehikony z serialu Transformers Prime. Zwróciłem na to też uwagę, oraz zwykłych żołnierzy, takich podstawowych Megatrolla. No ciekawie zrobili stylizację tymże robotom, bo jak widziałem te protoformy w Transformers 2 oraz 3, to Jezus Maria. Ale o nich kiedy indziej, ja będę omawiał Decepticony, to na pewno oni też się w filmach pojawią. Taki smaczek wam zrobiłem. Nie zapominajcie jeszcze, na górze jest ankieta, głosujcie kogo chcecie w następnym odcinku, bo bym o tym jak zwykle zapomniał. Wiecie, skleroza nie boli. Ogólnie ich design jest wzorowany trochę na Stingerze, trochę na Roadboosterze, trochę też na Top Spina, chociaż nie mają tych rakiet jak to mieli ci w Rekersi, dobrze pamiętam nazwę. Jeszcze nie jestem aż takim sklerotykiem. I ogólnie, no, fajnie, że zrobili im taką stylizację, oczywiście będzie podsumowanie także ich. No, niestety wszystkie egzemplarze są martwe, jak zwykle pojawią się za niedługo sceny. I co mogę jeszcze o nich śmiało powiedzieć? No, marki samochodów. Tak jeszcze dopomnę, że przypadek, że z Chevrolet Camaro, no nie sądzę.
A w sumie w tym filmie było dużo szczebrotów. Był B, był jeszcze wcześniejszy Antmol B, Cross KS. Oj, oj, oj. Ale powiem, że szczerze, no, mieli jakoś do odegrania rolę, tak? Bo mieli zdobyć to ziarno. Co niestety wszystkim, w większości Chaosajbotów, chyba nie licząc Galvatrona, czyli Megatrona i tu Heda, który prawdopodobnie żyje, nie wiemy tego. Chociaż zobaczycie i tak tą scenę, tak czy siak. To wszystkie niestety egzemplarze, no jak wcześniej wspomniałem, zginęły, no. Takiż los. Co poradzić, to są zwykli żołnierze, czyli takie wiecie, pachołki jakby. Chociaż dzięki Galvatronowi mieli możliwość do własnego wyboru, bo on w końcu je wskrzesił i dał im rozkaz ziarno. To zaraz zobaczymy, a więc przejdźmy do fragmentów filmu. Przepraszam, zasłonił mi trochę w gardle. A więc teraz widzimy scenę z filmów czwórki, jak oni tam właśnie jadą po to ziarno do Hongkongu. Dosyć dużo było tych modeli. Tu właśnie mamy tą akcję i w sumie jeden Trax i zestrzelił taki statek? Nie do uwierzenia, a jednak. Oj, 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 słabo mi się powoli robi. Nie doceniają naprawdę niektórych robotów, że tak się wyrażę, w filmie. Ale no wiadomo, nawet tak wspomnieć o Traxie, to nawet nie wyszła jego taka figurka w serii Deluxe ani w ogóle, więc kicha trochę dla kolekcjonerów i moim zdaniem słabo, że nie zrobili wszystkich KSI-botów w wersji figurkowych, albo przynajmniej większość tych ciekawych. Nawet Stinger nie dostał Deluxu, tylko dzięki Takarze, jak już tu tak wspominam, ma swoją, że tak powiem, figurkę. No, dosyć dobrze bronili się oraz chcieli zdobyć to ziarno, powiem. No, wiadomo, kolejne, jak to już kiedyś wspominałem i będę to dosyć często wspominał, kolejne cele do zabicia. Ojej, słabo mi się robi po prostu. Najfajniejsze roboty, które mogłyby mieć jakiś charakter, wnieść coś do fabuły, a jak zwykle zostały zamordowane. Tak jak w przypadku Stingera, jeszcze to tak dopomnę. Naprawdę, Baj coś robi i zamiast, nie wiem, żeby Stinger chociaż przeżył, to nie, wszyscy musieli zdechnąć tam od razu, dead, wszystkie kresy, bo dead. Wiadomo, Megatron musiał przeżyć, bo on jest przecież główną postacią, nie mógł też zdechnąć, jak oni, no po prostu słabo mi się robi, jak to widzę. A jeszcze tak wspominając, to nawet Drift trochę z nimi powalczył, co mnie zaskoczyło w tym fragmencie. Tu za chwilę będzie pokazane to ziarno, a w sumie już jest pokazane to ziarno. I w sumie z elementów to by było na tyle, więc przejdziemy sobie do podsumowania. A więc podsumowanie, jak już powiedziałem, podsumowując Traxy, jak zwykle był to kolejny Bishmash, Caravage i kolejni tacy wehikoni, czyli wiecie, są, giną. Wiecie, tak jak to było w serialu Transformers Prime. Kolejne postacie do ścięcia, albo raczej żołnierze. A więc to by było na tyle, trzymajcie się i cześć, yo! Jak zwykle dotrwaliście do końca, to mam dla was nieciekawą sytuację, proszę. Tu są dwa filmy, które dałem w tym tygodniu, jeżeli nie widzieliście, macie je obejrzeć, albo przyjdzie do was mały Darth Vader i pokroi was mieczem świetlnym. A więc bardzo bym o to prosił, bo wiem, że wrzucałem materiały, chociaż były niewolne dni, tylko szkoła. Rozumiem, możecie sobie teraz właśnie kliknąć i obejrzeć, a jak zwykle spadam. Yo, papatki.